Cześć, witam Was w pierwszym odcinku naszego spotkania, naszego testu Oppo Reno 2. Jak widzicie, telefon jest po prostu ładny, ale mnie w Oppo Reno najbardziej przyciąga to, że jest nietuzinkowy. Wyróżnia się spośród dziesiątek smartfonów obecnych na rynku, chociażby stylizacją tylnej ścianki. Popatrzcie, ma mocno rozbudowane aparaty fotograficzne, a mimo to nie wystają one poza obrys tylnej ścianki. Cały tył jest gładki, przez co świetnie leży w ręku i świetnie wygląda. Aby aparaty się nie rysowały, zamontowano tutaj O-Dot. To taki wystający punkcik, wystająca wypustka wykonana z bardzo twardego ceramicznego materiału, która chroni aparaty, gdy telefon spoczywa płasko, a jednocześnie jest bardzo odporna na zarysowania. Do tego bardzo fajny detal stylistyczny, błyszcząca linia biegnąca przez środek telefonu. Ona wygląda dosłownie jakby świeciła. Widzicie to? To nie jest żadne podświetlenie, ona po prostu tak ładnie się mieni, a to dlatego, że zastosowano tutaj technologię wielowarstwowego pokrywania szkła różnymi lakierami, różnymi substancjami, które mają zapewnić właśnie taki gradientowy efekt. Tych warstw, słuchajcie, jest aż 7. Tam jest 7 różnych tekstur nałożonych od tylnej strony szkiełka, a szkiełko to, moi drodzy, Gorilla Glass 5. generacji. Z przodu dla odmiany mamy bezramkowy wyświetlacz pokryty szkłem Gorilla Glass, ale już 6. generacji, po to by smartfon nie tylko dobrze wyglądał, ale też był trwały. Kolejnym niezwykle charakterystycznym elementem Oppo Reno 2 jest płetwa Retina. To wysięgnik na przedni aparat fotograficzny, przy okazji tam umieszczono również diodę doświetlającą, pomagającą w robieniu selfiaczków. I ten element, moi drodzy, sprawia, że po pierwsze ekran nie ma żadnych wcień, żadnych otworków, żadnych noczy, a po drugie, no to tak jak powiedziałem, producent miał tam więcej miejsca i jeszcze zmieścił diodkę doświetlającą. O trwałość tego elementu nie musicie się obawiać. Producent sprawdził i gwarantuje jego sprawne działanie przez 200 tysięcy cykli pracy. Sami sobie policzcie, ile musielibyście narobić selfiaczków, żeby skończyła się gwarancja producenta, bo to wcale nie oznacza, że po 200 tysiącach razy to przestanie działać. Ot po prostu na tyle daje gwarancję producent, a myślę, że to wytrzyma więcej, bo ja robię dużo selfiaków, używam tego telefonu dosyć długo i to wszystko działa. Jak widzicie, mechanizm chowa się dosyć szybko, zajmuje mu to według producenta 0,8 sekundy. Kurczę, ja nie mierzyłem, ale no sami widzieliście. Chowa się, wysuwa się tak samo szybko, także jeszcze dodatkowo aparat ten spokojnie może obsługiwać rozpoznawanie twarzy, bo oczywiście rozpoznawania twarzy nie mogło tu zabraknąć. A skoro już wspomniałem o tym rozpoznawaniu twarzy, to działa ono szybko, sprawnie i nawet przy słabym świetle telefon nadal nas rozpoznaje, a do tego nie daje się wcale oszwabić zdjęciem, nie daje się oszukać na śpiocha, musimy mieć przynajmniej jedno oko otwarte, żeby się telefon odblokował, a jeszcze skoro już mowa o bezpieczeństwie, to mamy tutaj całkiem szybki ekranowy czytnik linii papilarnych. Naturalnie sama stylizacja to nie wszystko. Warto, żeby telefon był jeszcze przy tym solidny i trwały. Jak widzicie, mój egzemplarz wciąż wygląda jak nowy. Nie pojawiły się na nim żadne ryski, żadne otarcia, także sądzę, że ten telefon spisuje się pod tym względem naprawdę dobrze, a jeżeli martwicie się o ten mechanizm, to również producent o tym pomyślał i wysunięty aparat, gdyby telefon Wam wypadł z ręki, schowa się, zanim telefon upadnie na ziemię i mechanizm ten pozostanie nieuszkodzony. A jeżeli boicie się, że smartfon mógłby się potuc w razie upadku, producent ma na to rozwiązanie, dodaje w zestawie pokrowiec. Nowoczesny smartfon nie tylko powinien być ładny, estetyczny i solidny, ale powinien też mieć spójny z tym wszystkim interfejs. W smartfonie tym znajdziemy Androida 9 z firmową nakładką, która nazywa się ColorOS 6.1. No i oczywiście, jak w przypadku wszystkich nakładek, mamy tutaj kilka dodatków od producenta, no i oczywiście zmienioną szatę graficzną, tak by pasowała do ogólnej stylizacji. ColorOS oferuje całkiem sporo funkcji. Wśród nich znajdziemy na przykład możliwość dzielenia ekranu, klonowania aplikacji czy chronienia aplikacji hasłem. Mamy również dodatkowy panel boczny, pasek taki wysuwany przy krawędzi, służący do tego, żeby łatwiej uruchamiać najpotrzebniejsze, najczęściej używane przez nas aplikacje. Do tego system oferuje również możliwość poruszania się po nim nie tylko za pomocą przycisków ekranowych, ale również gestów i to na dwa różne sposoby. Mogą to być gesty albo pociągnięciami poprzek ekranu, albo również pociągnięciami klasycznymi takimi od dołu w miejscach, gdzie zwykle są klawisze.
to bardzo fajne rozwiązanie pozwalające dostosować telefon dokładnie do naszych wymagań. Mamy tu również wybudzanie ekranu podwójnym stuknięciem. Mamy również tryby dla kierowców i dla graczy. A do tego mamy jeszcze rozbudowane funkcje związane z bezpieczeństwem. Chociażby bezpieczną klawiaturę, zapobieganie przechwytywaniu czy nagrywaniu ekranu zdalnemu, bo hakerzy to potrafią. Zapobieganie uruchamianiu kamery, działaniu jej w tle, czy też blokowanie niepożądanych połączeń, względnie blokowanie połączeń z niepożądanymi, fałszywymi stacjami bazowymi sieci komórkowej. Oprócz tego mamy również dodatkowy, wysuwany z boku ekranu panel asystenta z najpotrzebniejszymi widżetami i informacjami i kilka aplikacji, które i tak zwykle pobieramy, chociażby Facebooka czy klienta pocztowego. Dodam jeszcze, że w smartfonie znajdziemy również Always On Display, który z powodzeniem zastępuje tutaj diodę powiadomień. A zatem, jeżeli szukacie dobrze dopracowanego, a jednocześnie nietuzinkowego, wyróżniającego się smartfona, Oppo Reno 2 może być propozycją dla Was. Na dziś to tyle, a my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku naszego testu Oppo Reno 2. Do zobaczenia, cześć!